po zobaczeniu ostatniej prezentacji, tak? No, wydaje mi się, że wybór był, było z czego wybierać na pewno. Było wiele filmów, które nas zainteresowały i nie zawsze nasze zdania się pokrywały, ale w wielu przypadkach tak. One prawie zawsze się nie pokrywały, ale zasuwaj nie, no, dalej. Czasami się pokrywały jednak, ale jakoś tam w sposób... A czasami się też nie pokrywały. Czasami się też nie pokrywały, ale w końcu w formie demokratycznej dyskusji doszliśmy do ostatecznych wyników i do ostatecznych decyzji. Myślimy, że są to decyzje dobre. No. Z tego co słyszę, obrady były możliwe. Nie, gdyż brały udział w obradach same spolegliwe osoby, dobrze usposobione, dobrze nastrojone, pokojowo, także było fajnie po przyjacielsku. W zasadzie odnieśliśmy tylko jedną porażkę, polegającą na tym, że nie mamy przewodniczącego jury, bo nie udało się po prostu tego ustalić, więc nie mamy. A cała reszta to nam się powiodła, mamy zwycięzców i w najważniejszych sprawach byliśmy podejrzanie jednomyślni. Myślę, że poziom jest bardzo dobry w tym roku, to znaczy no, też byłem tam jako juror, ale jednocześnie jako widz na tych seansach nie miałem poczucia, nie wiem, nudy czy żenady nigdy właściwie, więc oby tak dalej. No. Nasze materiały będą oglądać widzowie pewnie nie tylko w dni, z całą pewnością nie tylko w dni śniczy Ofelia. To jest festiwalem, który jest dobrym pomysłem, jak ktoś by chciał po raz pierwszy w takim festiwalu wziąć udział. Czy tutaj jednak już z perspektywy widza konieczne jest jakieś filmowe doświadczenie? Nie, ja uważam, że absolutnie nie. Szczególnie, że ja teraz zabrałam ten festiwal moją 15-letnią siostrę Tosię, która też chce być aktorką i jej bardzo dobrze zrobiło uczestniczenie w tych seansach, bo mogła zobaczyć krótkie metraże twórców, którzy być może w przyszłości staną się większymi reżyserami, więc uważam, że to jest dla każdego dobry sposób na spędzenie czasu i jakiś taki rozwój swojej wrażliwości przede wszystkim. Patrząc na festiwal zupełnie ogólnie, no... Że to było po prostu spore wyzwanie, jeśli chodzi o objętość, nie? Bo to jednak skondensowany w dwa dni, wszystko musiało się w dwa dni wydarzyć, po trzy sesje każdego dnia. Jest to duże wyzwanie, ale no smakowite, tak bym powiedział. To jest, wiadomo, to tak jak wyjście z dużego przyjęcia, zawsze się z niego wychodzi takim objedzonym po kokardy, to może metafora taka niezbyt brawurowa, ale no to właśnie takie mam uczucia, jak się kładłem na przykład wczoraj spać, no to jeszcze bardzo długo jakby nie mogłem usnąć, no bo trzeba było jakby to obmyśleć. No, to był dobrze dobrany jakby program, dobrze dobrane filmy. Wydaje mi się, że każda z kategorii była silna. Znaczy, jak sobie próbuję teraz przypomnieć te wszystkie filmy, to było ile godzin, z 10 godzin projekcji, no to wydaje mi się, że najsilniejsze były animacje, fabuły i dokumenty w takiej kolejności. Ale nie wiem, czy się zgadzacie. Ja bym zmienił kolejność, dałbym najpierw dokumenty. A ja bym dała najpierw fabuły, dokumenty i potem animacje. Czyli to znaczy, nie mogły być łatwiej się okazuje. Czyli po prostu poziom był wysoki. No. Jakby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Widzicie Państwo, że widownia będzie zaskoczona Waszym werdyktem, czy raczej nie? Da Bóg, żeby była zaskoczona. Zobaczymy. Nie wiem, jakby nie. Właśnie tu jest tak szybko się to wszystko odbywa, że nawet nie ma czasu porozmawiać za bardzo z widownią. Ten czas jest przerwy na 15 minut i zaraz trzeba wracać. Więc nie wiem, czy widownia będzie zaskoczona. Nie wiem, jakie są typy widowni. Nie wiem, jakie są typy na nagrodę publiczności. Pewnie jak zawsze w części będzie podobnie myślała widownia jak my, a w części zupełnie inaczej.